Hej, cześć, siema na wszystkim ludzie z tej strony Jack i witam was w drugim odcinku zagry. O, to się nie powinno pojawić. Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Cóż mogę rzec? Poza tym, że nagrywam to zaraz po skończeniu następnego, poprzedniego odcinka, więc jeszcze nie będę w stanie się odnieść do waszych komentarzy, ale lecimy w nieznane. Dla mnie po części. Let's go then. Hak z liną. Hak z liną protezycznie robi możliwe docieranie do zwykle niedostępnych miejsc oraz zajęcie pozycji nad wrogiem. Okrągłe symbole wskazują pobliskie punkty zaczepienia. Zmiana koloru na zielony oznacza, że jesteś na tyle blisko, aby użyć haka. I używam go lewym triggerem. Nią! Jolo. Także lecimy dalej. Okej. Okay. Pod zamcze Ashiny. No dobra. Ale patrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Normalnie, absolutnie nikt tutaj się nie wejdzie, jeśli nie ma haka. Bo tutaj ktoś bardzo inteligentnie postanowił rozwalić sobie most. Już bym ominął. Cyk, posążek rzeźbiarza. Jest odblokowana podróż między posążkami. Fajnie, fajnie. Okej, okay, o, tam jest ziomeczek. I tu też jest ziomeczek. A tu jest coś do wzięcia. Cukierek Ungo. Cukierek wytwarzany w świątyni Sempu, wzmocniony błogosławieństwem Ungo. Na pewien czas zmniejsza obrażenia żywotności otrzymywane w atakach fizycznych. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Ungo, by otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Tak zniesiesz nadmiar ludzkiej karmy pochodzącej od duchów. Mnisi z Sempu rozprowadzają te cukierki po Ashinie, na cześć jej bohaterów. Czy to się uda? Czy to się uda? I macie. Okej. Zbieranie łupów. Wrogowie zostawiają po sobie przedmioty i pieniądze. Można zbierać łupy z wielu ciał naraz, bez konieczności znajdowania się bardzo blisko nich. Jeśli z kolei chcesz podnieść przedmiot ze świata gry, musisz do niego podejść. No, czyli uwaga, po prostu trzymam sobie kwadrat i zamieniam się w taki odkurzacz na łupy. 11 senów. Senów, czyli pieniądz, właśnie monet, które wydaję na upgrade. Cyk z powietrza. No. Halo, przecież była... Nie wiem, osłonę. Okej, dwóch zdjętych. W sumie trzech. I tu jeszcze jest ten ziomek. No to... Cyk, zbieg! Postura przełamana i dzięki bardzo. Kolejna granulka, spoko. I... Odłamek naczynia. Ceramiczne naczynie, które przy rzucie rozbija się z przyjemnym brzękiem. Rzuć nim w przeciwnika, aby przykuć jego uwagę. Rzucanie i rozbijanie takich naczyń jest popularnym sportem wśród chłopców z Ashiny. Nawet gdy dorosną, dobrze pamiętają dawne zabawy. Okej. Okay. Nie tu. Tu. Ziup. O, tam mamy snipera. A ze sniperami się nie lubię. Dość mocno. Tu jest jakiś ziomek. Okej. Okay. Dobra. I tutaj mamy kolejny odłamek naczynia. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tam nie wejdę o dziwo. A nie, chyba wejdę. No, ale na pewno nie w taki sposób. O, bardzo ładnie. I nikt się nie skumał, co się stało. To lubię. Dobra, póki co asasyn ze mnie fajny. Dobra. To ty padaj. Kolejny cukierek Ungo. Odkurzacz. No, trochę hajsiwa wpadło. Kolejna granulka.
w ogóle fajne, że ja mogę tak zmienić sobie po prostu. Wiesz, atak, ale z automatu zacznę. O, na przykład do przodu, obracam się i on leci od razu tam, gdzie ja go zwrócę. To jest coś fajne. Dobra, leci exp. Wilczki, w ogóle. Jakiekolwiek psy w Soulsach to jest chyba najgorszy rodzaj przeciwnika. Zaraz po bossach z nienormalnymi atakami. Okej. Okay. Mamy jakiegoś trupa. To jest broń czy shuriken? Znaczy, tak, bo shuriken jest bronią. To, w sensie to jest shuriken, czy to jest coś a la miecz? A propos shurikenów. Kółko shuriken. Mechaniczne urządzenie stworzone przez genialnego mechanika Dogena. Po umieszczeniu w protezie Shinobi staje się działającym narzędziem protezy. Choć jest wielkości dłoni, kółko zostało zaprojektowane tak, aby pomieścić w sobie zaskakująco dużo ułożonych w stos shurikenów. To doskonały przykład tego, co można uzyskać, gdy połączy się mechaniczną finezję z talentem Shinobi. Okej, okay. Montowanie narzędzi. Czyli znajdziesz narzędzie do rzeźbiarza i montuj w rąsi. Dobra. Tylko tak, tutaj co? Tutaj jest ziomek. Tu sobie mogę wejść i jest kogut. Był kogut. Szkoda, że zwierzęta nie zostawiają jakichś łupów, na przykład mięsa albo coś. W ogóle, co to jest? Jakaś latarnia sygnałowa? Kto wie? Okej, okay, tu jest ziomek. I... Ty, złapałem się tego. Lol. Jak widzę, on na to nie zwrócił uwagi. Dobra. Nie, moja sprawa. Tu. Na dół. Dobra. Nie widzisz mnie. Ale ja widzę ciebie. I... Yeah. Bezlitosne ataki. Niektórzy wrogowie wyprowadzają bezlitosne ataki oznaczone symbolem zagrożenia. Czyli kanji. Nie można się przed nimi osłonić, więc zachowaj czujność, aby odpowiednio zareagować. Pchnięcie, odbicie. Podcięcie, odskok przy próbie chwytu, odbiegnij lub wykonaj unik. No właśnie, ponieważ... Wiem, udało mi się odblokować specjalną umiejętność, która pozwala mi pchnięcia kontrować. Natomiast podcięć nie da się nijak kontrolować i trzeba je zawsze przeskakiwać. A chwyt... No, na początkowej fazie gry chwyt jest praktycznie permakillem dla przeciwnika. Udało się mu to przerwać, jak? LOL? Chcę koralik modlitewny. Pojedynczy koralik modlitewny. Ofiarowanie 4 koralików przy posążku rzeźbiarza zwiększy maksymalną wartość żywotności i postury. W tej chwili masz 1 koralik. I nasiono tykwy. Nasiono, z którego nieustannie wypływają wody lecznicze. Daj je Emmie. Która to jest Emma? oczywiście wiem. Aby zwiększyć maksymalną liczbę użyć tykwy leczniczej. Wygięta tykwa wód leczniczych była od dawna znana w całej Ashinie, lecz dopiero nadzwyczajny uzdrowiciel Dogen oraz jego uczennica Emma odkryli niesłabnące właściwości tego nasiona. No, proszę, aż skaczę ze szczęścia. Jak do niego doszłem pierwszy raz, to ja tutaj zginąłem chyba 3 razy, zanim gościa pokonałem. O, cyk! Nie no, naprawdę, nagrywanie gierek daje jakiś boost po prostu do skilla, mi się wydaje. No, ory ty. Skauta mają. Jest ktoś na dole? Chwilowo nie. A w każdym razie nie z tej strony. Czyli schowaj się. Tu jest dobry spokój. Tu jest czysto. Dobra. Jup! Sneaky puker. I cyk. Zdejmujemy klienta. Co?
Szczepionek za mną poszedł? Serio? Wytrwały jest. I... Popatrz, to było, ziomuś. Mogłeś pożyć jakieś 5 sekund dłużej. O, ty, tam nie wiem. O, ty, jakiś mini patrol. I gruba z motem. Kurde, jakby udało mi się skoczyć na tego ziomka, to byłoby świetnie. Albo go zajść przynajmniej. Okej. Łokieć, pięta i nie ma klienta. Okej. Można? Można. A długo się jeszcze... Długo to się pewnie już nie poskradam. No, już to usłyszeli. A, jeden. Teraz ty. Drugi. Odkurzacz. A, już mam te umiejętności. Chodź! I co? Naucz się strzelać. Garść popiołu. Zgarnięta od tamtego. Tu już wszystkich wyodkurzałem. Dobra. O, tam ktoś jest. Ale chyba NPC. Wiesz, w ogóle zaczął, wiecie, za co uwielbiam mój mózg? Ja mógłbym tą grę przejść w ciągu na ostatnich 2 dni w całości, ale siadając do niej, momentalnie zapominam w ogóle, kto jest kim, w większości przypadków. Mam tylko takie przebłyski tego. Dlatego... Po prostu to dlatego uwielbiam, nie? Mam tam jakiś dzwonek. Trochę szkoda, że on nie chowa miecza przy każdej rozmowie. Ale wiadomo, Shinobi musi być w gotowości. Oh, is that you, Inosuke? My son, have you seen the young master? I am not your son. There you go again, Inosuke. You always tease that I'm getting senile, but a mother knows her own son. Well, anyway, take this bell. It's a charm I made with the young master in mind. Please. Offer it to Buddha for his sake. Dzwonek panicza. Dzwonek otrzymany od starszej kobiety, która poprosiła, aby ofiarować go Buddzie. Dzwonki chronią swoich posiadaczy dzięki boskiej opiece Buddy. Gdy ktoś znajdzie dzwonek należący do innej osoby, zwykła uprzejmość nakazuje, aby ofiarować go w jej imieniu Buddzie. Rzeźbiarz zaniedbanej świątyni może wyjaśnić, jak należy to zrobić. No, sądząc po tym, co ogarnąłem z tym Buddą, którego nie on wyrzeźbił, ponieważ muszę tam po prostu podejść. Jakby ona naprawdę tu stoi, bo ciężko mi stwierdzić, że ona tu naprawdę mieszka. Tam też jakiś ziomek. Ale a propos tego, co powiedziała, matka zawsze pozna swojego syna. Tak, chyba że ma Alzheimera albo coś innego. No bo akurat Alzheimer jest kiepskim przykładem, ale... Wiem, że jest jakaś choroba, która sprawia, że się nie poznaje osób. Może to był Alzheimer? Nie wiem. Inosuke, my son! Have you offered the bell charm to Buddha? Have you tried the rundown temple with that stubborn sculpture in it? I'm sure you'll find Buddha there. No, fajnie. Dobra. Next. Who is it? Is somebody there? Yes. Voice. No. Could it be? Sir, my name is Inosuke Nogami, a vassal of the Hirata family. Or at least I was. I ask a favor. Might you look in on the old lady in that house? She's my mother, but her mind is failing. She cannot tell one from another. I met your mother. She gave me a bell. She did she? You have my thanks. That bell's troubled her for a long time. Long time. She kept muttering incoherently. Something about offering it to Buddha. Dobra, czy mogę krótko leć do Buddy?
Bożeż ty. Jakiś moździerz tam gościu jest ustawiony. Dobra, uda się, czy się nie uda? Zdjęty i spadam. Dawaj, dawaj, może się uda. W ostatniej chwili. Oj, 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 oj. Nieładnie. Dobra, kurla mi się. Serio? Kiedy to przyładowałeś? Loyal wolf, take my blood and live again. No właśnie, i to co mówiłem. Czyli wskrzeszenie. Wskrzeszenie. Krew boskiego potomka pozwala powrócić ze światów dzięki mocy wskrzeszania. Odpoczynek przy posąsku. Wybaczcie, muszę piesela uspokoić. Odpoczynek przy posążku rzeźbiarza przywraca pierwszą porcję mocy. Zabijanie kolejnych wrogów przywraca następne. Moc wskrzeszania staje się niezdatna do użycia tuż po jej wykorzystaniu, ale zabijanie wrogów sprawi, że po pewnym czasie znów będzie dostępna. Znaczy, mówiąc krótko, pewnie kilka śmiertelnych ciosów. O, czarny proch. Czarne ziarna stanowiące fundament prochu strzelniczego. Substancja używana w alchemicznych ulepszeniach narzędzi protezy. Również tych o naturze wybuchowej i okultystycznej. Nawet najzwyklejszy rodzaj prochu ma wiele zastosowań. I odtrutka w proszku. Potężna odtrutka przyrządzana przez klan Zatopionej Doliny. Leczy stan anormalny, otrucie i na pewien czas... Przepraszam. Na pewien czas zwiększa odporność na truciznę. W niebezpiecznie toksycznych rejonach Zatopionej Doliny znajdują się złoża magnetytu. Przy wydobyciu niezbędne jest posiadanie odtrutki w proszku, a magnetyt to pewnie coś zajebiście mocnego i jeszcze bardziej rzadkiego. Do góry. Zdjęty. No, to poszło też ładnie. Dobra, odkurzacz. Do góry. Do góry. I na górę. O, kolejny posążek. I kogut. Okej. Okay. Hop. Cyk, zjednoczenie. Dobra, wzmocnienie fizyczne. No, czyli za koraliki. Okej, okay. Wow, o dziwo. Nie mam jeszcze, nie mogę jeszcze wydać punktu umiejętności. Co mnie troszeczkę smuci. I know you. Yeah. You're that good Sir Shinobi, sir. Huh? Well, I haven't seen you since, well, since that night. Jakiegoś merchanta tu mamy. What night? Hmm? You don't remember? No. Oh, I see. You don't remember. Hmm. Listen, sir. You and I? No, we've met before. I was a thief back then. But those days are behind me. Now? I'm an upright and honest merchant. Only problem is, I'm broke. And being broke, I don't have anything to sell. So, good sir, would you mind lending me just a few coins to get my business going? I'll stock something useful just for you. You bet I will. And as a little bonus, I'll tell you all about that night. What do you think? Pretty good deal, right?
Co wiesz o tamtej nocy? Here's some coin. Thanks, good sir. Now talk. Yes, of course. That night. So my gang broke into the Hirata estate. Now, as you're aware, the Hirata family is part of the Ashina. Now, normally they'd mop the floor with petty thieves like us. I mean, no sweat. But it just so happens we broke in during a battle. Yeah. Almost all the young samurai were away from home, and it was a prime opportunity. Then we started a fire and cleaned out the place. That there's when I met you. You're looking for something. At least that's what it looked like to me. Well, that's all I know about that night. I see. Yeah. Look you're making now. You had that same look on your face that night. You still looking for something? Listen. Good sir. For a price, I might be able to tell you some other tidbits you might find useful. For a price, of course. I'm a merchant now, you know, so. Wiecie, co jest zabawne? W świecie nie ma nic. Nic droższego od informacji. Jak handlujecie, jak macie dobre informacje i handlujecie informacjami, to możecie zarobić więcej niż Bill Gates. Może jestem idiotą i tylko ja czegoś tu nie rozumiem. I'll buy some information. Thank you very much for your patronage. Since you're a shinobi, I'll give you some information about shinobi tools. If you could. Now, I've seen this tube. A tube with fire blasting out of it. Huh? When we broke into the Hirata estate, one of my pals nabbed one. That's the sound the fire makes when it blasts out. Notatka o ognistej lufie. Postrzępiona notatka napisana przez Anayame. Wydaje się mieć kilka lat. Cenna wskazówka. 36. Gdy wtargnęliśmy do posiadłości rodu Hirata, znaleźliśmy lufę, która pluła ogniem. Chłopcy rozpalili nią huczne ognisko i wesoło raczyli się trunkami. Ta lufa to pewnie narzędzie shinobi. Fire shooting tube at the Hirata estate. I'll keep that in mind. I'll procure some goods with the coin you gave me. Look forward to it, good sir. No dobra. Dalej. O, to. Do tego ziomka doszłem podczas tych moich 2 godzin testów. Oczywiście w międzyczasie ginąc wielokrotnie. Najwięcej na nim. Co jak co, ale ja nie zamierzam walczyć z taką ilością zdrowia z tym ziomem. Okej, ale boją się ognia. Chyba wydaje mi się, że warto byłoby mieć tę plującą ogniem lufkę. To chyba nie będzie dane mi jej teraz zdobyć. Dobra. Ale w sumie... A wróćmy się do świątyni. Zobaczmy, co tam jest. Co tam jest, co tam się... Czy coś nowego się tam pokazało? Czy coś nowego się pojawiło w świątyni? Ach, potęga SSD-ka. O! Proszę bardzo, jest ktoś. Kogo tu wcześniej nie było. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma.
I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. You made this gourd? Yes. It was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. All right. No tam od ziomeczka zgarnęliśmy nasionko. Is this a gourd seed? Yes. Bring it here. Plant the seed into the gourd. Perfect. Now the volume of medicinal waters in your gourd will increase. Such a strange medicine. Is it strange? I don't take any offense to that. If it's effective, then that's cause for celebration, whether it's strange or not. That's what my mentor Dogen taught me. I see. Please bring me any other gourd seeds you find. I should be able to further increase the volume of the medicinal water. Pamiętajcie, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. I'd like to make a request. What is it? Please show me your face. What? This white mark. Is it a birthmark? No. Then, that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps, it's a symptom. Are you done? Yes, that will be all. I'm sorry. That was rather rude of me. Okay. Obadała mi mordę. Dobra, ale to już tyle, nie? Oh, did I hear the ringing of a chime? It was probably this bell. I was told to offer it to Buddha. Does the bell hold any significance for you? If it does, talk to the sculptor. He is quite knowledgeable when it comes to Buddha. What is it? Seems to me your battle sense has returned. You're more like a shinobi than before, if only a little. Take this. Ezoteryczny tekst shinobi. Tajemna księga opisująca różnorodne techniki, którymi posługują się shinobi, umożliwia poznawanie umiejętności stylu shinobi. Księga zawiera najpilniej strzeżone tajemnice sztuk shinobi, takie jak ataki wykonywane w locie czy sposoby pozostawania w ukryciu. Samuraje nigdy nie stosowaliby takich taktyk. Ani technik. What is it? Shinobi techniques. Recorded within are fighting techniques that cannot be performed by samurai. Whether you make use of them or not is up to you. Shinobi aren't the only ones with their own fighting techniques. Umiejętności. Ezoteryczne teksty szkół walki pozwalają na naukę danego stylu za pośrednictwem menu umiejętności w posążku rzeźbiarza. Za każdego pokonanego wroga zdobywa się doświadczenie umiejętności. Dobra, never mind. Odpowiednia ilość tego doświadczenia daje punkt umiejętności. Punkty te można użyć do odblokowania... Jezus, dlaczego... Czytał ktoś to tłumaczenie? Punkty te można wykorzystać do odblokowania nowych umiejętności. Niektórych umiejętności można nauczyć się tylko dzięki znalezionym przedmiotom lub pokonanym wrogom. Okej. I found one. A shinobi tool? Yes. I said before that your prosthetic arm
was a fang. But by fitting shinobi tools to your arm, you will be able to change the form of that fang. Thick shields, break them into splinters. Swift foes, bring them down from afar. Fitting more devices means more ways to slay your enemies. If there's someone that needs killing, there's a proper way to kill them. That's all there is to it. Hmm. Seems you know this prosthetic very well. I should calm myself. The more I speak of bloodshed, the more demonic my sculptures will become. Give it here. I'll fit that tool for you. W celu montowania narzędzi należy zamontować je na proteży Shinobi. Okej. Okay. Wmontowany shuriken. Narzędzie protezy oparte na kółku shurikenu wbudowanym w protezę ręki. Użycie wymaga symboli ducha. Jednym płynnym ruchem wyciągnij shuriken z kółka i ciśnij w stronę celu. Mknący shuriken narusza żywotność i posturę wrogów, zwłaszcza tych trafionych w powietrzu. Okej. Okay. On to montuje czy rzeźbi ten kieł? No matter what I do, any Buddha I carve is an incarnation of wrath. Thus is the fate of those who owe a deep karmic debt. You will understand when you try carving one for yourself one day. So, need something? Okej, widzę, że nie ma nowych tematów. No to ogarnij. That kind-faced Buddha you see over there. Don't do anything funny with it. Narzędzia protezy. Narzędzia protezy to narzędzia shinobi, przystosowane do tego, by można ich było używać z protezą shinobi. Można je przygotować w menu ekwipunku, a korzystanie z nich zużywa symbole ducha. Okej. Okay. Wiecie co? Myślę, że jeszcze pomodlimy się na koniec odcinka, bo już będzie tak z pół godzinki. Okej. Okay. Symbole ducha są potrzebne do aktywowania narzędzi protezy i zużywają się przy każdym użyciu narzędzia. Symbole ducha można zdobyć od pokonanych wrogów, znaleźć w świecie gry lub kupić przy posążku z rzeźbiarza. Same do ciebie trafią, gdy będziesz koło nich przechodził. Okej. Okay. Myślę, że kupię sobie coś jeszcze tu, za ten punkcik. Zdobywanie umiejętności. Tak, wiadomo. Sztuki walki shinobi oraz umiejętności pasywne. Kontra Mikiri. Czy wirujące cięcie. Kurde, wydaje mi się, że warto pozbierać ten punkcik, bo to jest naprawdę dobra rzecz na pchnięcia. Dobra, to nie będę wydawał. Ale tak, okej, okay, dobra. Zamontujemy sobie shuri. Okej, okay, to chyba nie powinno się wydarzyć. I ogarniemy jeszcze tego Buddę. Tak, na koniec odcinka. Close your eyes. Hear the bell speak to you. Bell's chime will stir your thoughts and awaken old memories from their slumber. Trzy lata temu? Uluju, gdzie jestem? Posiadłość rodu Hirata. What the heck? Dobra, trzeba ogarnąć ten posążek. To po pierwsze.
Kurde, panie. Nieźle. Nowa lokacja. No, ale powiem tak. Tym bardzo ładnym widokiem się z wami pożegnam. I cóż mogę rzec? Będziemy sobie eksplorować prawdopodobnie no tą. Ponieważ chyba jeszcze nie jestem gotowy na walkę z tym ogrem. Czy tam, co to tam było zakute. Więc eksploracją tej lokacji zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Na razie to wszystko. No i życzę wam miłego dnia.